Miesiąc maj od lat kojarzy się studentom z jednym słowem – juwenalia. Wówczas przejmowali symboliczną władzę nad miastem i oddawali się zabawie. Od lat nie ma już pochodów przez miasto, co nie oznacza, że nie ma juwenaliów. Tradycje starają się podtrzymać studenci największych uczelni, przede wszystkim Politechniki i Uniwersytetu. W tym roku juwenalia Politechniki Wrocławskiej odbędą się od 5 do 10 maja na osiedlu akademickim Wittigowo. Sam cykl koncertów to 7, 8, 9 maja. Podczas nich będziemy mogli usłyszeć takie gwiazdy jak Kaliber 44, T-Love. Oprócz koncertów zapraszamy wszystkich na wydarzenia towarzyszące, takie jak Akademia Przeżycia, Wampiriada, Kulturalia czy Odgrzyska. W tym roku Uniwersytet Wrocławski startuje swoje juwenalia w środę 7 maja. Tradycyjnie koncerty odbywają się na Wyspie Słodowej. W tym roku wróciliśmy do rockowych klimatów i w pierwszego dnia naszych koncertów wystąpi zespół Acid Drinkers, to jest taka główna gwiazda. Następnego dnia zapraszamy studentów również na Wyspę Słodową. Główną gwiazdą będzie CD, oprócz tego cała plejada polskich artystów hip-hopowych. Więcej informacji na stronie www.juvenalia.org.